Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym wojowniku, gdzie już naprawdę od dłuższego czasu nic nie klikałem, specjalnie czekałem, robiłem to mawkę sumiennie, żeby na odcinku zrobić więcej tych lochów, no bo ostatnio była susza, musicie przyznać, że chyba z 2 albo 3 odcinki temu z wojownika był taki większy progres, 2 odcinki temu był chyba 2 lochy zrobiliśmy ledwie, więc no to była tragedia, no i ostatnio był odcinek, gdzie klikaliśmy tylko i wyłącznie środowiska, to był w ogóle zapis z live'a, to było wczoraj swoją drogą, więc no czekałem i mam nadzieję, że dzisiaj jakiś większy progresik uda nam się na tym odcinku zrobić. Na wstępie pamiętajcie oczywiście o zostawieniu kciuka w górę w tym momencie, zjeżdżajcie w dół, klikajcie, bo różnie to z wami jest. Czasem odcinek robi, nie wiem, z 3000 wyświetleń, a tych kciuków nawet nie dobijacie 200, nieraz robi 2000, a dobijecie te 200, więc po prostu zapominacie, także klikajcie tego kciuka, zostawiajcie komentarz, jak wam idzie na W55, jak tam wam idzie, czy niekoniecznie może na tym serwerze, może na innym, generalnie jak wam idzie na waszych postaciach, no i możecie oczywiście również subować z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. I okej, na wstępie pokażę wam mniej więcej, jak to tutaj, co się zmieniło, o może tak, od ostatniego odcinka, to tak szybko przelecimy i będziemy sobie uderzać do tych lożków i też pogadamy o niektórych rzeczach, które pewnie macie w tytule. Więc okej, na wstępie mam tutaj już 1 nonilion run, co daje mi, mogę z tego co widziałem, maksymalnie mieć 19% na broni z runek, w tym momencie mam 12, więc przed odcinkiem, żeby nie zanudzać, poszukałem tu sobie. Trafiłem 1 18 i 3 17, ciężko mi było coś lepszego znaleźć, szczerze mówiąc, więc tą 18 sobie wrzucę do siebie, te 17 na pachołki i myślę, że dzięki temu jeszcze te procenty nam troszeczkę wzrosną na te lochy, bo tutaj głównie się będziemy skupiać, wiadomo, na tej strefie mroku. Świątynia Zimnej Krwi. No i okej, jeżeli chodzi o to, co tu się zmieniło od ostatniego odcinka. Odcinek był w ogóle wczoraj, był to zapis z live'a, gdzie dociskaliśmy sobie te środowiska. Nie bez powodu, no bo to był ostatni dzień eventu pupili. Leciało nam za każde środowisko zamiast jednego jedzonka to 3, zresztą jak sami widzieliście. To stwierdziłem, że to zrobimy na live'ie i stwierdziłem, że taki wycinek wrzucę, ale to może dobra. Jak będziemy klikać te lochy, to do tego przejdę, bo też będę chciał z wami o tym porozmawiać. Okej, co my tu mamy ciekawego? Tak naprawdę no jeszcze dzisiaj wieczorem muszę złapać 2 pety, tutaj tego lisorożca i tego toperza, jutro też głównie tutaj najważniejszy dzień, czyli czwartek, bo wyki jadło, będziemy musieli Larysia złapać, no ale jakoś to powolutku idzie i powolutku sobie łapiemy to, co pokonaliśmy w tych środowiskach. Kto nie widział, zapraszam wczorajszy odcinek. Aura, tak jak mówię, 7 nam wypadła, wczoraj też już coś wrzuciliśmy do kibla, dzisiaj też będziemy mogli coś wrzucić, a ręka, to was myślę, że ciekawi, póki co zmisowany jeden skip, to wam od razu powiem, było to bodajże w sobotę rano, zobaczyłem, że mi poleciał skip, więc zrobiłem reset, zacząłem rozbudowywać tą arenę, potem się zająłem czym innym, nie ustawiłem budzika na zegarku, tak jak to mam w zwyczaju robić, no i niestety obudziłem się może z godzinę już po tym skipie, że zapomniałem go kupić, także pierwszy zmisowany, nie może być postaci bez zmisowanego kupca czy skipa, no ale generalnie to dopiero pierwszy, także można powiedzieć, że nie jest wcale tak źle. Już tu cała lewa strona po 2500, tutaj też już prawie nam pułapka się zbliża do tego, no i brakuje nam tylko i wyłącznie ozłocenia na potworki, żebyśmy już mogli dostać te platyny, no już od dłuższego czasu tej ostatniej ulepy brakuje. To zresztą pewnie widzicie, jak śledzicie tą serię. No ale cóż, czekamy cierpliwie. Dobra, tutaj nie za wiele, tutaj nie za wiele pupilki wam pokazałem, lożki, no to mówię, nic nie ruszałem, czekałem specjalnie na odcinek. Twierdzę ostatnio na odcinku wczorajszym, zresztą cały czas mówię ostatnio, bo ten live był w niedzielę, tam w ogóle też przez to był ten baner z W55, dlatego że ten kod wygasał właśnie w niedzielę tam w nocy, a w niedzielę był ten streamek wieczorem, więc ja go jeszcze trzymałem, no ale myślę, że kto miał użyć tego kodu, no to użył, no a wrzuciłem go dopiero wczoraj, dlatego że poniedziałek, no to były te beta testy Demon Huntera, na ten temat wlatywały odcinki, także to był zapis z niedzieli, zresztą tam było w opisie tego filmu, kto chciał, to widział. Dobra, tak jak mówię, tutaj mamy to serce na 11, teraz traktor na 11 budujemy, troszkę nam tych dusz się odłożyło, bo mieliśmy ten event teraz, więc potem myślę, że tego trenera polecę, no ale tak to po prostu tutaj wygląda. Gildię zmieniłem, to was w sumie może ciekawić, bo to taka największa zmiana chyba od ostatniego odcinka. Na początku tego serwera jakoś napisał do mnie Japczan, czy mu pomogę. Jako iż ja generalnie lubię bardzo chłopaków i często oglądam ich streamki na Twitchu, czy to tam właśnie
z okazji, w sensie no bardziej w tle, nie? Jak tam coś sobie robię, to puszczam, żeby mi coś w tyle ciało. To stwierdziłem, że spoko, z tym, że powiedziemy od razu, że ja tutaj na tej postaci jednak no trochę kaski wydałem swoje i tak dalej i po prostu nie chciałbym, bo ta gildia wtedy miała tam bardzo niskie procenty, no ale teraz już dobili te procenty niezłe, w Vendetcie miałem 194, oni mają 188, jest tutaj myślę, że dość duża szansa na właśnie 190, żeby dzisiaj dobić, tak więc po prostu już do nich przeszedłem, żeby tutaj troszkę pomóc i apeluję, jeżeli ktoś ma jakiś wyższy level, ma jakąś fajną salkę na tym serwerze i chce sobie z nami pograć w polskiej ekipce czy coś, to po prostu piszcie nawet do mnie tutaj na PW na gierce i pomyślimy coś, żeby was przyjąć. No tutaj wiadomo, tego pupilka musicie mieć ulepszonego, bo tu jeszcze sporo osób nie ma, ale to wczoraj puściliśmy o tym info, do tego minimum, chociaż czyli 235 w tym wypadku. No ale jeżeli chcecie generalnie, to zapraszam serdecznie, kto tam ma ochotę po prostu, bo może coś nam się uda fajniejszego tutaj ogarnąć jako po prostu wspólna ekipa, a Japczan nie, bo zaraz ktoś powie, że tak jak typowy youtuber, Japczan tutaj nie zaczął grać z racji tego, że miał współpracę, tylko sam z siebie, to pierwsza sprawa i po prostu się bardzo, bardzo wkręcił to w tą gierkę, bo tam z nim mam kontakt i wiem, także myślę, że tym bardziej spoko jest mu pomóc, a nie tam jak wiecie, niektórzy grają w tą gierkę, ale tylko żeby ją zareklamować i no wiecie jak to wygląda, nie? Reklama jednak Shakesa u tych większych, w większości oczywiście, nie mówię, że u wszystkich, wygląda dość miernie, dlatego też właśnie tą gildię zmieniłem, to takie krótkie wytłumaczenie, bo was może ciekawić. Dobra, czyli tak, co tutaj mamy ciekawego? Po pierwsze zobaczcie, taka broń mi poleciała, 20 średnich, to jak dla wojownika jest już dość sporo, fajny rozrzucik na samą siłę i tak się zastanawiam, czy ją właśnie podmienić zamiast tego epika i chyba to mimo wszystko zrobimy, nie wiem czy to odda. No ale powiem wam, że czemu nie? Będziemy mieć tej siły troszkę więcej. Ja teraz tutaj w 13 piętrze mam w ogóle wojownika, więc chyba ta siła no powinna pomóc, nie? Jakby nie patrzeć, powinno pomóc, także raczej to zrobimy. Tylko tak, runkę sobie ustawię, tą 18. Tutaj sobie od razu dodam miejsce na klejnot, pyk. Mamy 18, mamy to. To mogę wrzucić do kibla, bo nie mam żadnych ulepszeń, więc nic nie zmarnuję, już będę miał dzisiaj z głowy. I po prostu sobie odzyskamy ten klejnot. Od razu zrobiłem misję dnia, żeby po prostu mieć to z głowy. Dobra, także brońkę już mamy. Tutaj w ogóle nam kolejny czar doszedł, jak widzicie. Mamy na zbroję, to już chyba tam dwa dni temu, jakoś przed północą, żeby więcej grzybów z misji dostawać. No i już mamy 13% kolejnego, więc chyba wreszcie troszeczkę ta wiedźma po tych dwóch przyspieszonych czarach, potem kolejny był spowolniony, no i chyba teraz zaczyna jakoś normalnie iść, bo tak jak mówię, już jest te 13%. Dobra, ale to nieważne, bo to mamy zaczarowane na tym EQ do AFK-i. EQ do AFK-i już mam, odkąd miałem tylko 10 septilionów, to już chyba wam tak wprost się nie chwaliłem, no ale już mam oczywiście 10% PD i 50% golda, więc już z czystym sumieniem sobie tą mawkę klikam. Dobra, teraz tak, tu zamieniamy te runki, to od razu robimy pyk u Magusia, tu wszędzie mamy 12, z tego zobaczyłem przed odcinkiem, więc no to będzie 5% boosta, o tu nawet 11, mamy to 6%, także no myślę, że po prostu nam się to przyda. Dobra, to mogę na razie tutaj. Tu mamy jakieś buciki, ale to mi poleciało wczoraj z kibla, jak to maury odebrałem, to poczekamy, bo są dość drogie, aż wiedźma je będzie chciała. No i co? I wydaje mi się, że chyba wszystko mamy w tym momencie ogarnięte, chyba możemy lecieć. Ja tutaj skanowałem przed odcinkiem, żeby zobaczyć, jak tam wyglądają nasze procenty. Zeskanuję jeszcze raz, żeby już było po tej zmianie run i będziemy sobie po prostu te lożki klikać. Jaki temat chciałbym przede wszystkim poruszyć? Dużo osób mnie pyta o kody. Czy będzie kod na W56, czy będę grał na W56, bo w sumie się tak oficjalnie na ten temat nie wypowiadałem. Po pierwsze tak, będzie ode mnie kod na W56, będzie równo o 16 w piątek filmik, bo dopiero wtedy wam mogę go udostępnić. Tak więc powiem wam, że po prostu będzie, żeby tutaj nie owijać bawełnę i nie tylko na W56, będzie też z okazji Elevatora, to myślę, że już mogę wam powiedzieć, nie powiem jeszcze dokładnie jaki i tak dalej, no bo nie mogę, ale będzie również nie tylko na W56, ale też dla wszystkich graczy. Może zaczniemy sobie, wiecie, od tego 13 piętra, bo na niego nie mamy jakichś dużych szans, a powiem wam szczerze, chociaż czy ja wiem, tutaj ten portal jeszcze, ale portalu to my raczej nie zrobimy, to dobra, może od tego jednak zaczniemy, bo tam te procenty troszkę wzrosły z tego co widziałem, ale okej. Tak więc, tak jak mówię, jeżeli właśnie chodzi o
W56, czy ja będę grał? Nie wiem, coś tam Japczan się mnie pytał, że będą chcieli robić ekipę. No ja już wam wielokrotnie powtarzałem, że ten weekend niestety mam strasznie zalatany, jeżeli chodzi o moje studia, także no niefortunnie to wypadło. Dobra, mamy 268. Niefortunnie to wszystko się złożyło, że akurat teraz, no ale może coś tam for fun, ale na pewno nie jakaś seria tryhardowa, nie, pewno nie tak jak na Wojowniku czy coś, to jeszcze zobaczę. No ale jak już, to będę po prostu dołączał do jego gildii i tam będziemy sobie klikać tak dla zabawy, jeżeli już. Także odpowiadając na wasze pytania, kodzik będzie, śledźcie, będzie na Discordzie, pewnie będzie tam na, tak jak mówię, na YouTubie filmik wstawiony, także będziecie sobie mogli go użyć. No a czy gram, no to tak jak wam mówię, raczej nie jakoś tam bardziej mocno. O kurde, jaki tu w ogóle mocarny pasek, od razu to wymieniamy. Bo już dostaję masę pytań, dzisiaj jest środa, a już od poniedziałku tyle mi zadawaliście tych pytań, czy gram, czy nie, czy to, czy tamto. Boże, już 10 minuta, a my dopiero zaczynamy. Rozgadałem się tu, sorki, no ale tak wyszło. Więc odpowiadając, tak jak mówię, to tak będzie to wyglądać. I ten kodzik nie będzie tylko na W56, a nawet będą dwa kodziki, to wam mogę tak delikatnie zaspoilerować. No i jeszcze odnośnie zapisów z live'a, powiem wam tak, nie wiem jak wy to widzicie. Pierwszy zapis, który wrzuciłem, raczej byłby pozytywny opinie. Teraz też nie ma jakichś negatywnych, nie zauważyłem tam, ale zauważyłem, że jak wam robię dopisek, zapis z live'a, to te filmy robią o wiele mniejsze statystyki, czy to wyświetleniowo, czy to po prostu łapki w górę. Ja to często staram się robić tak, że po prostu na live'ie, na Twitchu wyznaczam sobie jakiś segment taki ciekawszy, tak jak to było ostatnio z tymi środowiskami. W sumie to mogę dzisiaj jeszcze, bo tu jeszcze walk nie robiłem, to możemy sobie zrobić na odcinku, to powinienem robić od razu po północy, no ale już spałem. Jakoś tu z tymi, tak jak mówiłem na tym ostatnim zapisie, jakoś się tu bardzo nie napinam z tymi właśnie, poczekajcie, jak to wygląda, 7-7, dobra, spróbujmy ogniem, właśnie z tymi środowiskami, no i jakoś to powolutku sobie idzie, a tutaj nakarmił kiciura, no to akurat lipa, tutaj możemy spróbować wodą, powinno to siąść, dokładnie, tu mamy mrok 130, no już niektórzy bardzo polecieli, kurde, i znowu ten kiciur, dużo osób tego kiciura idzie i to niestety nas boli, no ale trudno, gdybyśmy tego Larysia już mieli w tamtym tygodniu, to by było o wiele łatwiej, no ale cóż, dobra, tu spróbujmy tego, znowu kicior, kurde, co jest tyle tych kiciurów, ostatnio tego nie było na ostatnich serwerach, tylko dwie wygrane chyba dzisiaj, tragedia, no ale no zobaczcie, ile mamy tych jedzonek odłożonych, to jest niestety bardzo duży minus, jeżeli chodzi o te pierwsze dwa środowiska, ale często właśnie Niemcy robią, jeżeli chodzi o tego kiciura, często właśnie robią to przejście, ale no jednak Lidaryś wydaje mi się, że jest bardziej opłacalny, chociaż no na tym etapie akurat dostajemy w ciry. Dobra, lecimy dalej. Więc właśnie te zapisy, tak jak mówię, robią mniejsze statystyki. Ja się staram ten segment najciekawszy, tak jak to klikanie środowisk, wycinać po prostu dla was i wam go wklejać na kanał, żebyście mieli co oglądać. I powiem wam tak, zastanawiam się, nie, czy dalej to robisz. Chyba ten dopisek, zapis live jest istotny, bo jednak są ludzie, którzy siedzą od początku do końca live'a i po prostu to widzieli, więc na takie coś nie wchodzą, chociaż miło by było, jakbyście weszli tam chociaż łapeczkę zostawić, no ale wiadomo jak to wygląda w rzeczywistości, to pierwsza sprawa. No ale uznałem, że takie zapisy z live'a może po prostu, tak jak wczoraj na przykład nie miałem żadnego odcinka dla was nagranego, to chyba lepiej, żeby wleciał taki zapis z live'a, gdzie ktoś może sobie akurat, to było prawie pół godziny, ja jeszcze pomyślę, żeby nad tym bardziej przysiąść, żeby to jakoś ciąć lepiej, nie? Bo tak to ja tylko ucinam początek, koniec i tyle. Pomyślę, żeby to jakoś bardziej i lepiej ciąć po prostu, no ale chyba lepiej jest coś takiego wstawić, niż jakby wcale nie miało nie być filmu, bo tam ten film ma, nie wiem ile w tym momencie, z 1700 wyświetleń, coś takiego, w sensie jak ja to nagrywam, teraz już jak wy to oglądacie, może mieć więcej, no ale uznałem, że lepiej coś takiego, niż żeby filmu miało nie być. Tu w ogóle bardzo fajna szata, od razu podmienimy. Dlaczego? Ano dlatego, że zawsze ktoś tam sobie obejrzy, koło nie mogło być na live, albo nawet wiem, że niektórzy są na live'a i tak takie filmy oglądają, więc to różnie, zależy od człowieka, no ale chyba jest to ok, nie? A to, że robi mniejsze statystyki, mniejsze wyświetlenia czy coś, to po prostu raczej wypada olać. To możecie dać znać, możecie też napisać w komentarzu, czy na przykład, o tam jaka bliska próba, czy na przykład wy nie oglądacie z jakiegoś konkretnego powodu,
że na przykład wam coś w tych zapisach nie pasuje czy coś, chętnie sobie poczytam, żeby to jakoś tam ewentualnie doszlifować i polepszyć, no ale koniec końców wydaje mi się, że jak ma nie być wcale filmu, to lepiej wrzucić taki zapis i coś takiego będziemy po prostu robić. Ten był troszeczkę spóźniony, wiadomo, że lepiej by było, jakbym go wrzucił w poniedziałek, ale tak jak mówię, no w poniedziałek najpierw wleciał film o tej becie o godzinie tam chyba 12, potem wleciał drugi film, co się dokładnie zmieniło mniej więcej w tym Łowcy Demonów na tej becie, także no już nie chciałem trzeciego filmu wciskać na siłę z tego zapisu, tylko właśnie go przesunąłem na wtorek. No a myślę, ja też w ogóle, o, to też może się trochę wytłumaczę, bo to był właśnie ten dzień, co mówiłem w poniedziałkowym filmie, gdzie ja się, bo to była niedziela, jak ten live'ik był, ja się tam słabo czułem, więc tak może nie było za wiele energii na tym zapisie, tak jak wy jesteście przyzwyczajeni na normalnych odcinkach, gdzie jednak się staram, wiecie, żywiołowo mówić szybko i tak dalej, to może tam faktycznie nie było jakiejś super energii. No ale mówię, no, zawsze ktoś, mam nadzieję, że komuś tam czas umiliłem, komuś tam się przyjemnie oglądało i ktoś tam miał przynajmniej co robić, niż jakbym miał czego, tego nie wrzucać, nie? Więc chyba będzie okej. Mi też już tak, powiem wam szczerze, że troszeczkę przeszło. Kiedyś to miałem takie, że o kurde, teraz mam maga, ciekawe jak to z nim pójdzie. Przeszło mi, bo kiedyś miałem coś takiego, że kurde, żeby wiecie, jak największe te wyświetlenia robić, jak najfajniejsze liczby i tak dalej. Ale powiem wam, że to troszeczkę mija z czasem, w sensie ja i tak robię bardzo dobre wyświetlenia, moim zdaniem, jak na to community shakesowe, bardzo mi się podoba, bo widzę, jak na przykład inni twórcy, tam na przykład, nie wiem, z Niemiec, Dorzer, który też robi, też ma fajną ilość subskrypcji, fajne ilości wyświetleń, to widzę, że te wyświetlenia nawet na jakichś super ciekawych odcinkach robi mniejsze niż my na takich zwykłych, więc no ja jestem osobiście zadowolony z tego, co mam, także jak taki zapisik zrobi mniej, to raczej mi to różnicy nie zrobi, zwłaszcza, że teraz się zrobiło ciepło, teraz jest już lato. No i też widać ten spadek jednak ludzi, nie? Że więcej osób sobie gdzieś tam wychodzi na dwór i tak dalej, niż siedzi i ogląda YouTube'a, co oczywiście jest super i moim zdaniem polecam wam. Jeżeli macie do wyboru, czy obejrzeć film, kurde, tam jaka bliska próba, czy obejrzeć film, czy wyjść gdzieś tam ze znajomymi, to polecam tą drugą opcję, co nie jest dla mnie jakoś korzystne, ale wiadomo, raczej będzie po prostu dla was bardziej korzystne, a film zawsze sobie możecie obejrzeć tam później, czy tam no jakoś tak, nie? Także to odnośnie tych live'ików. Odnośnie tego W56 wam powiedziałem, kodziki będą, wyczekujcie, w piąteczek będzie info, już możemy taki spoiler zrobić, że nie tylko na W56, ale też dla wszystkich. No i chyba tyle, nie? Kurde, 11 tysięcy, no nie, no on jest do zrobienia. Tu w ogóle 269 level i pół. Także powiem wam, trochę przycisnę, bo ja tak powolutku klikam, no ale powiem wam, że jesteśmy w stanie, myślę, jeszcze coś tutaj dalej popchnąć, dokładnie, mamy to znowu pasek dla wojownika niestety, więc raczej nie będzie to jakiś duży upgrade, plus 3000 pancerza na minus, także lecimy od razu do rozmontowanka. Dobra, i co my teraz mamy? Teraz mamy smoka obłędu, to jest wojownik, on chyba powinien paść bez problemu, no właśnie o to jest to, poczekaliśmy dosłownie chwilę, połapaliśmy jakieś pety, żeby nam te statystyki wzrosły. Jeszcze tu w ogóle i tak dużo petów mam do złapania, jak pewnie widzieliście. Dobra, kolejny nam siadł, ok, jest git. Teraz mamy tak, zręczność, inteligencja, no to nie, to jest w ogóle na wszystkie staty, nie ma totalnie sensu. Rozbimy rozmontowanko, no i lecimy dalej. Mroczny, obcy, zwiadowca, chyba też padnie, tak szczerze. Przynajmniej mam taką nadzieję. No te runki naprawdę dużo dają. Jak tam, wiecie, upgrade do tam 2-3% to jeszcze nie jest taki duży, no ale tutaj 6-7%, no to już zdecydowanie zrobiło to robotę. Dlatego też chciałem poszukać, no bo już jednak ta broń jest dość stara. Chyba my tą broń w ogóle, którą miałem wcześniej, epicką, znaleźliśmy na ostatnim evencie epickim. No to już niedługo będą 2 tygodnie, jak ją mamy. Zresztą, no widać, bo nawet zwykłe bronie, te 20 średnich, to i tak było tak średnio. Widziałem, że tam niektóre mi dawały po 24 i tak dalej. Także no różnie to po prostu bywa. Dobra, jak z tym mrocznym obcym? To już jest 8 na 10. Może by nam się udało i zamknąć nawet tą świątynię zimnej krwi. Byłoby na pewno bardzo, bardzo miło. Chciałbym też to 13 piętro ubić, ale to sobie zostawię, powiem wam, że na koniec, dlatego że no im wyższy level, tym tam, wiecie, większa szansa, że faktycznie uda nam się ubić, no jesteśmy tym wojownikiem, no i teraz tego portalu tracimy, to też nie wiem, czy powiedziałem w końcu przy okazji tej zmiany gildii, czy nie, no ale jednak portal w Vendetcie, poczekajcie, tu mamy teraz 8%, na Vendetcie mieliśmy, już wam pokazuję, 14%, no to jest prawie drugie tyle, no to też niestety troszeczkę w tych lochach nam utrudni, no ale trudno, obie
obiecałem, że tutaj wbiję, obiecałem, że coś tam podziałamy razem, to czemu by nie? W sumie takie, wiecie, też siedzenie, no, tą gildię wybrałem, do innej bym raczej nie skoczył, ale jak tutaj z racji tego, że właśnie lubię chłopaków tam z ekipki z Twitcha, to stwierdziłem, że czemu by im nie pomóc. Dobra, no dawaj, proszę cię, padnij, jeszcze ten padnie, potem jeszcze dwóch kolejnych, no i myślę, że jakiś 271, może nawet 272 by nam się udało wbić, no ale to musimy go pokonać. Jedna taka była próba sensowniejsza, fajniejsza. Dobra, poczekajcie, może ze 30 grzybków jeszcze około, jeżeli on nie padnie, to zrobimy sobie przerwę, polecę tu bardziej procentami, poubijam to, na co mamy te procenciki fajne na pewno, no i do niego jeszcze tu wrócimy. Kurczę, to jest zwiad, więc tu no, kwestia tego, żeby Kunegunda jakieś tam fajne uniki zrobiła i raczej powinien bez większych problemów paść, no ale sami widzicie, jak to wygląda. Powiem wam tak, wczoraj, czyli we wtorek, to W55 strasznie wolno chodziło. Masakra była, nawet był problem, a dobra, już przedobrzyłem. Okej, ostatni, no niestety nie udało się. Sprawdźmy, na co my mamy tu teraz procenty. Na Heimdala tego chyba, tak? 210 level, no ale mamy prawie 5%, więc jego ubijemy w miarę szybko. Nawet nie zapisuję, bo to nie jest nic ciekawego za bardzo, żeby zapisywać. Teraz na tego to był kolejny. Teraz mamy na tą czapeczkę 1,40 z tego co widzę, więc może jeszcze uda nam się ją ubić. No ta czapeczka już nam da troszkę tego expa więcej, chociaż to jest 250 level, to też nie będzie nie wiadomo ile. No ale myślę, że nam się uda. Kto to w ogóle jest? To jest zręczność, czyli zwiadowca. Byleby tutaj, nie wiem, jak tej czapki nie pokonamy, to dalej nie będziemy mogli pocisnąć, bo chyba tam pierwszych dwóch to padnie nam w miarę szybko. No ale mówię, dobrze by było tego bolwerka pokonać. Chyba wam też nie pokazałem na początku. Dużo już tu wojowników się zbliżyło do nas levelowo, w sensie tak wiecie, zrównali się. No a bolwerk z tego co widziałem już ma 273 i to już od dłuższego czasu. On musiał tam po prostu te lochy w strefie mroku, wydaje mi się, że domknąć nawet. Jeżeli chodzi o ten tam ósmy bodajże to jest, więc no bardzo, bardzo ładnie ten bolwerk tutaj nam odleciał, no ale mówię, dzisiaj będziemy starali się go docisnąć. Kurde, no mieliśmy wcześniej z tamtym levelem na niego 1,5%, on nie chce paść, no to jest naprawdę duży, duży pech, no ale co zrobić, 10 milionów, tam zostało jakieś 3 miliony były też swoją drogą, no co chwilę jakaś taka bliższa próba, ale on nam nie pada niestety. Mam nadzieję, że chociaż, dobra, udało się. Mam nadzieję, że chociaż to 13 piętro odda i padnie troszkę szybciej, to możemy rzucić tutaj. To może być w sumie pierwszy loch, jaki wam zapiszę oprócz tego portalu, dlatego że tu mogło być troszkę ciekawiej. W sumie to teraz wam mogę wszystkie zapisywać, tak szczerze, jak mamy to przyspieszenie walk, to czemu nie. Dobra, czy kolejny by nam padł? To jest Kwahargus, to jest wojownik, wydaje mi się, że dokładnie też by nam padł, więc spoko. Mamy coś za 800 tysięcy, możemy na razie zostawić, zobaczymy jak to dalej pójdzie. Sporo mamy miejsca, więc to git. Dobra, no i teraz Puszuś. Puszuś to jest po raz kolejny jakiś zwiadowca, no i chyba niestety jego już tu nie ubijemy. No jakbyśmy byli, nie wiem, jakimś magiem czy coś, czy berserkiem na pewno, czy zwiadowcą, no to tak, właśnie to mi chodziło po głowie, że ta szkoła powinna, jak padnie ta czapka, to kolejni też popadają, no ale nie jest to takie proste. No i teraz mamy tutaj króla. Król, jeżeli o niego chodzi, to jest 1,26% na niego, także zobaczymy, no też nie powinno to być jakaś duża ilość grzybów. Potem mamy na wieżę 1,25 i na 13 piętro mamy 0,41, także o 0,20 nam wzrosło, no i tyle, nie? Jeżeli chodzi o lochy, to tyle i niestety więcej nie damy rady tutaj dzisiaj pocisnąć, no ale najpierw tego króla, potem zobaczymy, kto będzie kolejny. Jeszcze raz oczywiście przeskanuję, żeby sobie sprawdzić, jak to będzie wyglądać, no ale chyba zanim nie zamkniemy tego a jeszcze mamy tornado w sumie, no to też prawda, że to tornado mogłoby nam tam popadać, no ale okej, powolutku, powolutku, jesteśmy na tym etapie, że naprawdę jesteśmy w stanie dużo tych lożków jeszcze tutaj przeklikać, nie, no bo wiadomo, że im dalej, tym po prostu będzie ciężej. Dobra, i udało nam się tego pokonać. Od razu sprawdźmy Smoluma, to jest zwiadowca z tego co widzę, no i nie wiem, czy on padnie. To jest właśnie też bolączka, że te lochy dają bardzo małe expa, więc nawet szkoda na nich wydać grzybków. Co my tu mamy? Jakaś tarcza tania, więc niech będzie na razie z boku. Dobra, no i co? Teraz wieżyczka, zobaczmy. Z tą wieżą też już bardzo długo nie robiliśmy żadnego progresu, nic tutaj nie działaliśmy, no ale wymiana runek, jak widzicie, szybko udało nam się kolejnego pokonać, plus 66, więc bardzo dużo. Zamienimy tylko runkę.
Zawsze to tam, wiecie, pomoże delikatnie. Dobra, teraz mamy misia. O, z tego co widzę, pierwsza próba bliska, druga również. No to może nawet ten miś również by padł. To wiadomo, jest zawsze jakiś tam goldzik dodatkowy dla nas, na nasze statystyki. Jak w ogóle wyglądają statystyki po tym evencie golda, który był tak naprawdę ostatnio, to też wam zaraz pokażę. Bo nam spuchły, nie? Spuchły dość potężnie. Także tutaj na pewno was to ciekawi. Kurde, no myślałem, że ten miś nam szybciej padnie. Okej, teraz się udało, git. Mamy jakiś paseczek znowu dla Kunegundy. Plus 80 głównych stad. Niestety tracimy troszeczkę pancerza, no ale 80 głównych stad to jest bardzo dużo. Również podmieniamy. Jeżeli chodzi o nasze statystyki, to jak widzicie, mamy już 2350 siły, 2335 HP. No i boki i szczęście już mamy dopchane tak naprawdę do tego momentu, do którego chcielibyśmy mieć. No ja już tutaj raczej tego nie będę wrzucał, chyba że będę miał misję dnia, żeby to dorzucić, no ale generalnie już tu więcej nie planuję dopychać, teraz lecimy tylko i wyłącznie siła i HP. W ogóle strasznie szybko to idzie, nie? Ten serwer ma ledwo ponad miesiąc, a tu już mamy po 2-300 podstawy, także no fajnie, nie? Szybki począteczek i jakoś to można powiedzieć, że nam idzie. Dobra, jak to teraz wygląda? Ogromny ogr. No tutaj już nie widzę takich bliskich prób, do połowy mu schodzimy mniej więcej. To na razie olejemy, troszkę sobie dorzucę może w to HP, żeby jeszcze jak największe te statystyki mieć. W sumie to jeszcze możemy do tego tornada, może jakiś level jeszcze wbijemy z samego tornada. Zobaczmy, teraz mamy wojownika, no ale tak jak myślałem, on padnie szybko. Kolejny wojownik, no ale też raczej nie powinno być większych problemów. No i później może nam się uda w końcu no jakąś taką serię, wiecie, jakichś magów czy zwiadowców, żeby tutaj jakoś łatwiej nam to poszło. Chyba w ogóle za bardzo walę w enter i wydaje mi się, że to słychać na mikrofonie. Mam nadzieję, że nie, no ale jest jak jest. Dobra, ten nam padł, kolejny nam padł, jakieś rękawice tu widzimy, że dostaliśmy. No i teraz mamy niestety kolejnego wojownika. No to okej, to nie idzie wcale tak łatwo, jak myślałem, że pójdzie. Dobra, to nie, to wiecie co, skoro to póki co, o tu możemy dać do kociołka, skoro to nie jest jakiś tam, to posprzedajemy, bo to są bardzo tanie rzeczy, to też możemy sprzedać, to w zasadzie też, i te droższe zostawimy, tak jak mówiłem, do wiedźmy. Tu jeszcze możemy wrzucić troszeczkę stat. No i jeżeli tak to wygląda, to ja po prostu sobie teraz pójdę do tego Wacława podwykonawcy i będę tutaj się starał, jak no po prostu go przeklikać, nie, bo on nam da naprawdę duża expa, więc myślę, że szkoda grzybków na jakieś tam tornado wydawać nie wiadomo ile. Lepiej tutaj na tego Wacława, no to jest 0,40%, to jest bardzo mała szansa, no ale mam nadzieję, że mimo wszystko jakoś tam w miarę szybko udałoby nam się go pokonać. Byłoby mi na pewno bardzo miło, no bo jeden level z niego to jest gwarantowany, jak nie tam lepiej, nie? Ile on nam da? 390 level, to on nam da prawie 300 milionów expa, czyli to jest, teraz nam potrzeba 233 miliona, no to jest w tym momencie gdzieś z półtora levela dla nas, nie? Także bardzo, bardzo dużo. No i po prostu nie ma co tam wydać na jakieś tornado. I chyba że nam Wacław szybko padnie, to wtedy jeszcze do tornadka sobie wrócimy. Ale w tym momencie to, o nie, 36 tysięcy tam było. No nie, no proszę. To jest dosłownie jeden jakiś mocniejszy hitek, jeden więcej krytyk, jakiś może blok tarczą, no jest do zrobienia. No jak sami widzicie, jest do zrobienia. Tylko pytanie, czy taka próba nam się w miarę szybko powtórzy, bo jeżeli nie, to powiem wam, że może być dość duża lipa. No ale cóż zrobić, no tak to wygląda. Tam 1 400 000, znowu też fajna próba, dość bliska, no ale liczę, przeważnie takie małe procenty nam siadały, nie, w miarę szybko, więc liczę na to, że nie będziemy musieli na niego nie wiadomo ile wydać, tylko że on jakoś tam powolutku, powolutku i nam siądzie. No teraz by się znowu weekend epicki przydał, już trochę tych leveli od ostatniego wbiliśmy. Nie wiem w ogóle, jakie teraz będą eventy, chyba jakiś event golda, event expa, więc to w sumie spoko, że takie podwójne takie połączenie w ten weekend, no ale weekendu epickiego raczej nie będzie, więc będziemy musieli się tutaj niestety wstrzymać. No i potem, jeżeli dobrze pamiętam, 8 to jest wojownik, 9 to jest wojownik i chyba 10 to jest wojownik, także no szybko ich niestety nie zrobimy. Tutaj jak tego pokonamy, to raczej potem będzie kolejny blok. Najpierw, żeby myśleć o kolejnych blokach, to musimy jego pokonać. No i zobaczmy, jak to wyjdzie. Nie ma zbyt dużo tych prób takich bliskich. No jedna, o dobra, siadło. Już zaczynam narzekać. 272 level i 105 milionów. Super, udało nam się. Kolejna tarcza niestety na wszystkie staty, no ale będzie zawsze to do kibelka, wydaje mi się.
Jego oczywiście zapisujemy, żebyśmy sobie później obejrzeli. No i co? Tego już raczej nie pokonamy. Mamy 272 level i pół. Zobaczmy, jak to tu wygląda, jeżeli chodzi o tą topkę. No Bolwerk. 273, prawie 274. Dobra, lecimy tu teraz w takim razie. Zobaczmy, jak z tym tornadem i potem jeszcze na sam koniec polecimy do tej strefy mroku. Spróbujemy to pozamykać. No i zobaczymy, jak nam to po prostu wyjdzie. 2 miliony, 4 miliony, 11 milionów, 3 miliony. No nie jest, nie wygląda, 15 teraz tysięcy zaledwie, to jest wojownik kolejny, nie, więc tutaj no niestety blokada. No ale kur... o dobra, siadło, okej, okay, o, jakaś tarcza nam poleciała epicka, to super. No i znowu wojownik, no nie wierzę, no dałoby z 10 tych przeciwników jakichś niewojowników. Teraz mamy zwiadowcę, dobra, no właśnie, mówię, inni wojownicy, kolejny zwiadowca też powinien po chwili paść, inni wojownicy padają bez problemu. No a tu jeżeli chodzi o tych, w sensie no, nie wojownicy, o, w ten sposób. A tutaj jeżeli chodzi o wojowników, no to już robią się problematycznie, ale dobra. Co nam tu poleciało? Tarcza kolejna, o, tu w ogóle plus 28, to możemy ją sobie wziąć jak najbardziej, ta będzie do kibelka znowu. Tu mamy bardzo coś taniego, więc nie ma co, no i tu są te itemki drogie, nie? Więc te zostawimy do po prostu... Wiedźmy, to jakby się przyda. Czy mamy jeszcze dzisiaj, jeszcze dwa rozmontowania dzisiaj w ogóle, no ale to ewentualnie z tych lochów. No ale dobra, najpierw lecimy z tym szarym Dragorem. 16 tysięcy siły on już ma, także no z każdym kolejnym wiadomo, jak to jest w tornadzie, po prostu nam się wzmacniają ci przeciwnicy. No ale no liczę, że uda nam się, nie? Liczę, że uda nam się przynajmniej tego bolwerka dogonić, tylko że no właśnie pytanie, dobra, siadło, mamy rękawice, one chyba mogą iść od razu do wiedźmy. No i teraz kolejny wojownik, no nie wytrzymy. Naprawdę, co to jest w tym tornadzie, że tu sami wojownicy, tu możemy dwa dorzucić i teraz będziemy lecieć w siłkę, no ale to zaraz. Okej, okay, padł nam bardzo szybko, to dzięki tym dwóm statystykom chyba, tak łatwo. Teraz mamy jakiegoś maga, on też powinien nam paść szybko, jeszcze dwóch, trzech przeciwników myślę i będziemy mieli kolejny level, 273, ale już niestety nie mamy miejsca. No i właśnie, tu się zaczyna problem. Jakąś brońkę byśmy mogli wrzucić, na, bo tu mamy zwykłą, no ale niestety w sumie to nie, no nie, nie mam jak zrobić, bo nie mam żadnej epickiej broni, więc na razie niech będzie. Hełmu też żadnego nie mam, żeby runki zamienić, a wszystko inne jest epickie na tym stojaku. No to dobra, to musimy na razie to sprzedać, pyk, no chociaż mogłem rozmontować, ale to wszystko jedno. 800 tysięcy to zawsze coś. Teraz mamy, o, już ten ma zamiast 16 tysięcy to 16400, zobaczcie, wojownik potężny, no ale jest jak jest. Tak jak mówię, no z każdym kolejnym tutaj są coraz mocniejsi. To jest w ogóle 260 tornado, czyli nam zostało jeszcze 286 na tym wojowniku do zrobienia, żeby do tego bloka sobie doklikać. No i potem już olejemy raczej to tornado na rzecz tam po prostu innych lochów. No i potem na rzecz zapisywania lochów, to co już wam mówiłem. No ale to jeszcze troszeczkę czasu minie, nie? Zanim dobijemy te okolice tam 300, powiedzmy 50, 60 levela, coś takiego. Dobra, czy ten siorb nam padnie? Powiedzmy, że jeszcze ze 40 grzybów na niego. Jeżeli nie padnie, to nie ma sensu wydawać tu nie wiadomo ile, to sobie po prostu polecimy do tej strefy mroku jeszcze tam do tego zwiadowcy, bo mam nadzieję, że chociaż on nam troszeczkę odda, będzie na pewno miło. A, no i w sumie dobrze by było jeszcze przeskanować te lochy, właśnie, to to zrobimy zanim jeszcze zaczniemy dalej klikać, bo może mamy na coś jakieś duże procenty, czego jeszcze nie kliknęliśmy. Dobra, jeszcze 10, 5, 4, 3, 2, i jeden. I niestety nie udało się. No to już jest, mówię, no to już zdecydowanie 400 stat to jest dość sporo, żeby dalej to klikać. No to okej, robimy znowu skanowanko postaci i sprawdzamy, na co ten wojowniczek jeszcze tutaj może sobie pozwolić, jeżeli chodzi o te lożki. Który mieliśmy level? Chyba 267 jakoś, nie? Ej, no to już 5 leveli wbiliśmy, prawie 6, więc w sumie nie jest tak źle. Mogło być gorzej, ale jednak jakiś tu progresik został poczyniony, na szczęście. Już ponad pół godziny odcinka, no ale co zrobić? Dobra, mamy 0,60 na tą strefę mroku, 0,37 na Hemoridor w świetle, 0,14 na Szkołę Magii w świetle i mamy 0,02 na tego motu z podbijakiem, a co ciekawe, na wieżę mamy 001, więc no jedyne co nam zostaje tutaj do klikania, no to ten zwiadowca nieszczęsny.
z tej świątyni zimnej krwi. No ja liczę, że on nam jeszcze padnie, tak szczerze mówiąc. No pomyśleć, że z lepszym portalem mielibyśmy o wiele lepsze te procenty, no ale co zrobić? Musimy się męczyć póki co tak, póki tutaj nie zbijemy wszyscy razem gildyjnie kolejnych portali, no to będzie to wyglądać tak jak będzie. No ale okej, kogo my tu w ogóle mamy? Czy mamy jeszcze jakichś magów? Chyba tak, chyba niestety wydaje mi się, że mamy. To będzie też chyba, chociaż no z tamtym magiem nie było jakoś dużo problemów, ale dobra, zanim my będziemy myśleć, jaki tu jest kolejny przeciwnik, to najpierw fajnie by było przeklikać chociaż tego. No powiem wam, że tak to z początku fajnie szło, że liczyłem, że jakiś nawet 2.75 może się uda dobić, no a tu wygląda na to, że ledwo my tego bolwerka dogonimy nieszczęsnego, no ale cóż, tak to niestety czasem bywa, zwłaszcza na wojownikach, że te lożki, no ciężkie, są ciężkie, nie ma co ukrywać, jednak mamy problemy, żeby cokolwiek tu zrobić, no ale teraz będzie Helevator, ten Helevator da nam znowu dużo jedzonek, da nam jakieś kryształy, więc no jakiś tam, zawsze jakiegoś golda też dorzucić od siebie, wiadomo, tam za poszczególne piętra były jakieś nagrody, ale chyba tego golda też było sporo z tego co pamiętam. Dobra, siedzi, chociaż tyle. Tego golda też było sporo z tego co pamiętam, więc zawsze to troszeczkę statystyki zboostujemy i za jakiś czas znowu tutaj wejdziemy i znowu sobie będziemy klikać. Plus 16, minus 7 pancerza. Nie ma co totalnie podmieniać, zwłaszcza, że nie ma fajnej runy ani dziury. No i co? I teraz mamy przybysza z kosmosu. I czy ten przybysz nam padnie? W sumie to mogę sprawdzić, bo to jest mag. To jeżeli by na niego jakieś były małe procenty, to chyba nawet nie ma co, ale na maga to powinniśmy w miarę łatwo tutaj, może nawet ten 2.74 by się udało dobić. Kręci się nasz pingwinek, no i zobaczmy jak to wygląda. No długo coś, bardzo. Ja chyba zmieniałem tu w ogóle tą liczbę prób, ale o kurde, 0.30% mamy na niego. No to jest malutko, już mamy więcej na Hemoridor. Ale dobra, no spróbujemy go. Troszkę grzybów, nie jakoś dużo, bo tu już są bardzo małe procenty, żeby tu się udało. Ale jakby jakieś krytyki siadły, w gruncie jest na niego szansa, nie? Bo myślałem, że już jest not possible, ale jak tu się uda każdemu kryta machnąć, to może i faktycznie by nam to siadło. Tu mamy wszystko zaczarowane, bo w sumie żadnych rękawic nie zmienialiśmy. No też wiadomo, żeby się przydał, tak miałem troszeczkę z tyłu głowy, o tam jaka bliska próba, że fajnie jakby tutaj nam czarna broń jeszcze wypadł przed tym klikaniem, przed tym odcinkiem, bo już go planowałem go od dłuższego czasu nagrywać, no ale z racji tego, że pojawił się czarna zbroja, no to niestety o wiele myślę, że byłoby łatwiej, zwłaszcza tutaj właśnie w tej świątyni zimnej krwi. Czyli tak, to jest, a kurde, to my mamy teraz tego przybysza z kosmosu. No tak, teraz jest przybysz z kosmosu, a później my będziemy mieli tą maszynę do zabijania, bo to jest przecież ten loch. Dobra, to tej maszyny to już na pewno teraz nie ubijemy. To grunt, żeby tego maga się udało, ale powiedzmy, że jeszcze z 80 grzybków na niego, może tam, no może stówka, coś koło tego. I jeżeli się nie uda, to trudno, to odpuszczamy. Totalnie o tym zapomniałem, że to przecież jest ten loch, bo w kolejnym bossem jest nasze odbicie lustrzane, które sobie zostawiamy, nie? No niestety, berkiem nie jesteśmy, jakieś tutaj super serii nie zrobiliśmy. Robimy, więc no troszkę będzie to cięższe, ale kurczę, jakby on padł, to może by nam dał ten 274, albo by nam mało brakowało, to byśmy sobie wbili tam jakimś tym, jakąś awką, czy tam nawet jakimś środowiskiem, czy coś. No ale póki co to on musi paść, a na raczej jakichś dużych szans na to niestety nie ma. Jeszcze muszę wam te lożki pokazać koniecznie, 300... tam było, nie 303 miliony, Boże, nieważne, pomyliło mi się, no ale cóż, przybysz z kosmosu 5 milionów 4, no jedna chyba tylko taka próba fajniejsza, jeżeli chodzi o tego kolegę, no to jest mag, to nie ma co się dziwić, tu już niestety nie uda nam się jakimiś unikami oszukać, ani niczym takim. Tu już niestety musimy sobie radzić z samymi obrażeniami, no ale to teraz już będziemy też klucz do kolejnego lochu, więc to jakby powiedzmy, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, dlatego że tu mieliśmy chyba dopiero drugiego czy tam trzeciego, teraz sobie zdobędziemy ten kluczyk i na kolejnym odcinku za jakiś czas znowu będziemy mogli z tą piramidą szaleństwa pocisnąć. Dobra, czyli jeżeli chodzi o klikanie, to tyle, jakiś tam progres został zrobiony, 273 level dobity, więc w sumie spoko, może nawet zawki by się udało 274, nie wiem jak tu wyglądamy ze środowiskami, oj nie chciałem tego pokazywać, nie wiem jak tu wyglądamy ze środowiskami, czy jeszcze tą syrenię byśmy mogli ubić, no nie, chyba nie, to jest mag, więc ciężko, a jak tutaj z tym kogutem?
Okej, tego się udało ubić bez problemu. W piątek za dnia, spoko, to od razu będziemy sobie go mogli złapać. Skarabary jeszcze nie ma co, no ale zawsze to troszkę expa, no i może by siadło, nie? Może by siadł ten level zawki, ale to jeszcze zobaczymy. Na koniec możemy sobie kliknąć portal, bo to też jestem ciekaw, czy by nam się udało go tu pokonać. Przyspieszymy oczywiście, jak to tu wygląda. No to jest zwiad, więc no ostatnio mu zabieramy tak średnio po 30% dziennie. On się jeszcze codziennie odradza, no to 20% można by powiedzieć. No ale teraz jakoś tu wygląda chyba troszkę lepiej to. Może i by się udało, chociaż no tu widzimy sporo tych uników niestety. No właśnie, to jest to, że on tymi unikami nas niestety dobija, więc i tak byśmy go nie zrobili, także trudno. Dobra, i te lożki myślę, że możemy obejrzeć. Troszkę ich tu mamy zapisanych. Po pierwsze mamy portal, to w ogóle tam jeszcze w niedzielę na tym live'ie udało nam się go pokonać. To jest maguś, więc tutaj czyste obrażenia. Widzimy, że my sporo krytyków, on prawie wcale i udało się go pokonać. Lecimy dalej, mamy Heimdala. No i zobaczmy, Heimdal wojownik z tego co widzę, blokuje zresztą. No ale tu zaledwie 8000 siły. Także również problemów z tym Heimdalem jakiś być nie powinno. Ogromnych. Także tutaj o, fajne kryty na koniec 4 miliony 5. No i okej, no na pewno jakbyśmy tego trenera podnieśli, to też na tego maga by o wiele łatwiej było. No ale to wszystko w swoim czasie. Grunże dobiliśmy ten sam level, który tam ma Bolwerk. To jestem swoją drogą zadowolony. Może wam jeszcze na szybko tą topeczkę pokażę na koniec. Strasznie długie te odcinki wychodzą. No ale ja jak się tu rozgadam, no to jest jak jest. Dobra, tu kolejny pokonany. Lecimy dalej, mamy Kwacha Argusa. To jest również wojownik, nie całe 10 tysięcy siły, więc mniej niż my. No HP ma o wiele więcej, ale to jak sami widzimy nie było dla nas jakąś ogromną przeszkodą, bo tego Kwacha udało się również dość szybko mimo wszystko pokonać, więc okej, tu możemy tak na szybko. Jak są takie jakieś nudniejsze lochy, to będę razy 3 przyspieszał, a jak coś takie jak na przykład to 13 piętro, to razy 2, żeby tu wiecie. O, tu jeszcze w sumie to było close dość, nie? Jakby nie patrzeć. Teraz mamy tego króla, ale to jest mag, także tu chwila, moment, fajny krytyk on też. Tu chyba same kryty do końca, dokładnie 5 milionów i teraz prawie 5, więc git. No i na koniec mamy Wacława podwykonawcę, przyspieszę razy 2, żeby troszkę to szybciej było. No ale tu mówię, no mamy mniej siły, mamy mniej HP, więc zdecydowanie tu musiało dużo szczęścia. On chyba nie blokował za dużo, chociaż no jakieś tu bloki są, ale my musieliśmy chyba krytami, tak mi się wydaje. Dokładnie, tu krytyk, kolejny krytyk, jeszcze jeden krytyk, tu po bloku, my dwa bloki z rzędu. No, no, te krytyki rozwaliły go totalnie, więc super. Grunże się udało, no i on nam dał naprawdę dużo, dużo expa. To chyba tyle, także mówię, jeszcze wam tą topeczkę pokażę, tak to się prezentuje. Tu już w ogóle dawałem tym palkiem 287 level, to też jest dla mnie wow, totalne. Tu też jakieś 284. No ale tu widzimy, głównie berserków, trochę jakichś zwiadowców się przeplata, tu jakiś zabójca, tu jakiś maguś 275 widzę, ten Bolwerk 273. No ale generalnie tak to po prostu wygląda, że no wojowników nie ma za wiele. Tu ten Heisenberg, to co wam mówiłem, że się już do nas zbliżają. Tu mamy jakiś 261, Tepaka 266, także no już kilku było na tym samym levelu co my albo prawie. No a w tym momencie już znowu sobie po raz kolejny troszkę odskoczyliśmy. To tyle, ja wam pięknie dziękuję za uwagę, za oglądanie. 41 minut odcinka, bardzo dużo, ale mam nadzieję, że wam się przyjemnie oglądało. Mam nadzieję, że się podobało. Zostawiajcie kciuka w górę, subskrybujcie z dzwonem, wbijajcie na Discorda dla widzów, na Instagrama i na Twitcha i możecie oczywiście zostawiać licka, to jest najważniejsze. Także ten like i sub i oczywiście tak jak mówię komentarzyk. Dziękuję pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!